To bardzo ciekawe, że człowiek o twojej reputacji zaplanował skok na dom, w którym wszystko jest opakowane w kartony. No jasne. Łatwiej było wynosić. Nie wiedziałem, że byli spakowani. No, nie wiedziałeś pewnie także, że to dom Cezarego Boca, z którego porwanie wcale nie jesteś powiązany. I że kilka miesięcy wcześniej, na zlecenie organizacji przestępczej, wykonałeś wyrok na agencie służb specjalnych z broni Smith & Wesson 9 mm. I nie wiedziałeś pewnie także, że mamy twoje odciski. Słucham cię teraz. Czego szukałeś w tym domu? Żyły wodnej. Jestem różdżkarzem. Słuchaj, błaźnie jebany. Nawet nie wiesz, w co się wpieprzasz. Okay. Możesz zostawić nas na chwilę? O kurwa! Chuck Norris! Okej. Okay. Możesz zostawić nas na chwilę? I co? Posklejali cię na kropelkę. Nie błaznuj, Jorze. Nie jestem tu bez powodu. Domyślam się. Obaj wiemy, że nie mogłeś spróbować z tej odległości. Że nie zakopałeś mnie w lesie. I gdybyś wtedy nie zadzwonił po karetkę, to teraz bym tu nie siedział. Dostaniemy dom? Nikt jeszcze nie wie, że cię zdjęliśmy. I nadal nikt nie wie, że ja jestem cały. Wrócisz do tatusia, jakby nigdy nic. I wystawisz go nam. Ty mi wybierzesz kartotekę. A ja dalej co będę robił? Założę kościół pod wezwaniem świętego orzecha? Tak? Wybiorę ci kartotekę. Możesz nadal pracować dla mnie. Mówisz? Czego znowu? Jak tu wszedłeś? No, dzwoniłem długo. Nikt nie otwierał. Sprawdziłem, było otwarte. No to wszedłem. To teraz sprawdź, czy jest otwarte i wypierdalaj stąd. Mam cię dosyć. Jesteś śliskim krętaczem i cwaniakiem i nie musisz mnie już więcej chronić, bo jesteś w pudle. Wyjedź stąd! Załatwiłem ci robotę. Na plecach? Czy na brzuchu? Przestań. Znam twoje sztuczki. Najpierw zrobisz sobie dobrze, czego nie można powiedzieć o mnie, a po wszystkim powiesz, że robota jest, ale w kopalni, bo innej nie było. O! Nara. Halo. Cześć, Aśka z tej strony. Aśka? Ciotka Joanna, debilu, teraz lepiej? Zakręcona dzisiaj. Nie przejmuj się, ja też. Frajer mnie zostawił. Co robisz? Wcześniej rzucałam przedmiotami w jednego frajera. Ojojoj. Potem ryczałam do poduszki. No a teraz gadam z tobą. O Boże, wiesz co, mam dla ciebie propozycję fajną. Przyślę ci SMS-em mój numer, domu, adres cały. Weź dupę w troki i przyjedź do mnie, to opijemy śmierć frajerom, co? Sensownie. No to fajnie. To czekam na ciebie. Na razie. No pa. Cześć.
ładnie tutaj. Ty też dobrze wyglądasz. Ha, ha, ha. Słuchaj, mała. Monika u mnie była i rozmawiałyśmy o tobie. O nie. Wkręciłaś mnie? Tak, no i co z tego? Jakbym ci powiedziała, przyjedź, kochanie, będzie cudownie, fantastycznie, Monisia też przyjedzie, pomożemy ci, coś załatwimy, to co? Spuściłabyś mnie ze schodów. No tak. No właśnie. No ale ja nie chcę, żeby ktoś mi pomagał. Nie chcę, żeby Monika się w to angażowała. Wiesz, już tyle razy mi pomagała. Niech się teraz zajmie Lulusiem, niech, nie wiem, pójdzie z nim do kina. Monika! Właśnie Lulusia spuściła ze schodów. Wielu z nas stać, by nawiązać przyjaźń, ale nie wstać na to, by ją chronić, by ją utrzymać. I uwaga, to jest właśnie o przyjaźni prawda. Naga, tu najważniejsza jest wewnętrzna waga. Czy ten człowiek trafi do więzienia? O tym z reguły decyduje sąd. No ale przecież idzie włamał, bezprawnie. Dzień dobry, jestem tu menadżerem. Czy mogę pomóc? Dziewczyna, jak imię? Ela. Ela szuka roboty i pokoju. Już. Życie do uwierzenia, daj to wadze do zważenia.